Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książak, to jest kolejny film z serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Na wstępie standardowo chciałem Cię zaprosić na naszą nowo powstałą grupę na Facebooku, na której nie ma spamu, nie ma też niepotrzebnych treści. To jest taka, myślę, że najbardziej merytoryczna grupa, jeżeli chodzi o inwestycje. Na, na Facebooku. Jest to grupa płatna, ale dzięki temu właśnie nie ma tam niepotrzebnych osób, które tylko albo spamują, albo naganiają na spółki. Także bardzo fajna, merytoryczna dyskusja tam się odbywa. Także bardzo cię serdecznie do niej zachęcam. A jeżeli chodzi o spółki, o których chcę dzisiaj powiedzieć, no to na początku dosyć istotna informacja, myślę, że dla, dla akcjonariuszy Agory. Agora odwołuje się od decyzji prezesa UOKIKU. Chodzi tutaj oczywiście o przyjęcie spółki Euroz, łokik się na to nie zgodził ze względu na to, że gdyby do takiego przyjęcia doszło, to Agora kontrolowałaby 70% udziału w całym rynku radiowym i przez to ta zgoda nie została wydana. No, Agora twierdzi, że jest to, że jest to wydarzenie polityczne i jest to właśnie umotywowane polityką, a nie tak naprawdę takimi zwykłymi, ekonomicznymi faktami. No, nie mnie to ocenia, czy tak jest, czy tak nie jest. W każdym razie na pewno nie jest to dobry czas dla Spółki Agora i ta informacja też jest może nie tak bardzo mocno negatywna, ale jednak bardziej negatywna niż, niż zakładano, bo jednak zakładano tutaj, że, że do przyjęcia najpierw że to idzie, później że Ułokik będzie miał jakieś zastrzeżenia, a teraz jest jasna deklaracja, że Ułokik się nie zgadza. I o ile Wiele osób czasem pyta mnie, czy już czas wejść w różne spółki, które mocno spadły. No to Agora jest taką spółką, która mocno spadła i nie ma się czemu dziwić. Jeszcze na początku 2020 roku po 13 zł, teraz po 7, ale wciąż ja nie uważam, żeby to był jakiś czas na to, żeby fundamentalnie wchodzić w tą spółkę. Bo oczywiście, spekulacyjnie można tutaj coś, coś spróbować podziałać, aczkolwiek. Wydaje mi się, że te wszystkie decyzje, które są wydawane w stosunku do Agory, po pierwsze są złe, po drugie wszystko co się wokół nich dzieje jest złe, no bo tak naprawdę mówimy cały czas o możliwości przedłużenia tych obostrzeń, a Agora to są też kina Helios, więc jeżeli będą, będą te obostrzenia przedłużane, no to to może się przebijać przez wyniki na 2021 rok, tak naprawdę nie wiemy do kiedy te restrykcje potrwają, już się mówi, że że do marca mogą być przedłużone wszystkie. Mówi się też, że do wakacji mogą być przedłużone, więc tutaj cały czas jest bardzo dużo niepewność, jeżeli chodzi o tą spółkę. Więc ja osobiście fundamentalnie bardzo mocno bałbym się tu wchodzić. Oni sami zakładali, że powrót do Kin na poziomie z 2019 roku będzie dopiero w 2022 roku. No, ale w tym 2021 roku już miał być dużo lepiej. A może się okazać, że tak wcale lepiej nie będzie, akurat w tym segmencie działalności. Zresztą te wyniki Agory, co prawda były lepsze od konsensusu, co lepsze od tego, co zakładali analitycy. Mówię tutaj o wynikach za trzeci kwartał, które już już jakiś czas znamy, ale wciąż nie twierdzę, że to są wyniki, które pozwalałyby spokojnie myśleć o, o danej spółce. Zresztą wyniki. Tutaj jest napisane, że spadły o 34% rok do roku. No to jest duży spadek. Oczywiście jeszcze większy jest spadek, jeżeli chodzi o kurs akcji, ale też kurs akcji dostosowuje się do tego, co będzie w przyszłości, a skoro przyszłość Agory jest niepewna, to też myślę, że ten kurs akcji się do tego odniósł do tego w pewnym sensie, w pewnym sensie dostosował. No i Warto tutaj z tych wyników finansowych wyciągnąć właśnie kilka rzeczy. Po pierwsze, to, że jest spadek i to spadek niemalże na wszystkich segmentach działalności, nawet na segmencie działalności, który nie jest jakiś teoretycznie, mógłby się nie wydawać jakoś bardzo mocno powiązany z pandemią, ale wbrew pozorom trochę jest, bo na przykład spadek przychodów z, ze sprzedaży miał miejsce w segmencie prasa z ograniczeniem wpływów z festiwali muzycznych. I w związku z obostrzeniami sanitarnymi, czyli też prasa, która teoretycznie nie została jakoś mocno objęta, jeżeli chodzi o, o wirusa, ona też traci. Czyli mówimy tutaj o tym, że tracą biznesy oczywiste, a góry, ale tracą też te, które no, na pierwszy rzut oka nie powinny się wydawać aż tak mocno oczywiste. Oczywiście reklama też traci, no, ze względu na to, że, że jest mniejsze to zapotrzebowanie na reklamę, oczywiście. Kina tracą ze względu na to, że są zamknięte, że są te restrykcje, jak mówiłem, te restrykcje nie wiadomo do kiedy potrwają. Także myślę, że mimo tego, że tu już dużo nie chcę powiedzieć trupów z szafy, ale dużo rzeczy negatywnych wyszło, jeżeli chodzi o Agorę, no to myślę, że to jeszcze może nie być, nie być koniec. Więc jeżeli chodzi o taką fundamentalną analizę tej spółki. Obecnie bałbym się coś takiego robić, ze względu na to, że jest tu bardzo, ale to bardzo duża, duża niepewność. Cały czas spółka, która no, jedzie na bardzo słabych wynikach finansowych, i póki te restrykcje wszystkie będą trwały, no to też te y, t, cały czas wyniki finansowe będą, będą spadały. No i oczywiście największa dynamika spadku zanotował segment film i książka, ograniczeń. Działalności kinowej, w efekcie mniejszej liczby widzów na seansach filmowych mających kontakt z reklamą, bo też reklama jest bezpośrednio powiązana z kinami, także, wszystkie działalności Agory teraz tracą. Jak na razie nie widzę końca spadków tych działalności. Oczywiście, jak wiele firm, które traciły przy tym pierwszym lockdownie, przy tym pierwszym zamknięciu restrykcji, przy drugich lockdownach, jakichś restrykcjach też tracą, ale dużo mniej. Agora też jest spółką, która traci. No może już nie aż tak strasznie dużo jak na początku, ale jednak wciąż tu jest bardzo duży czynnik wirusa, więc ja bym osobiście no, nie chcę powiedzieć Agory odradzał, bo oczywiście to co tutaj mówię to są moje takie luźne obiekcje, a nie, a nie jakieś rekomendacje, ale myślę, że Agora najlepszej przyszłości przed sobą nie ma, przynajmniej jeżeli chodzi o najbliższe, najbliższe miesiące. Jeżeli chodzi o inne spółki, chciałem też powiedzieć o spółce Intercars. Niedawno mówiłem o spółce Autopartner i teraz powiemy sobie o spółce, no, która ma bardzo podobny profil działalności, spółka Intercars, czyli sprzedaż różnego rodzaju części samochodowych. No i w grudniu wzrost przychodów o prawie 30%, 28,1%. Mówiłem ostatnio, że Autopartner bardzo sobie fajnie poradził z tą pandemią, bardzo dobrze sobie z nią poradził można powiedzieć, że wyszedł z tego obronną ręką. No, ale Intercars też nie zostaje jakoś mocno w tyle, bo te przychody naprawdę są na bardzo pozytywnym poziomie i widzimy, że narastająco w całym ubiegłym roku, czyli 2020, spółka miała o 4% przychodów więcej niż rok wcześniej, niż w 2019. Więc to też jest miłe zaskoczenie, bo kiedy mi. Ktoś na przykład w maju by powiedział, że na przykład spółka typu Intercard będzie miała lepsze wyniki finansowe pod względem przychodów niż w 2019, no to bym raczej, raczej nie uwierzył w coś takiego. A tu się okazuje, że jednak można, że ta sprzedaż może nadgonić. No i widzimy, że te wyniki finansowe są rok do roku lepsze o 28% w samym grudniu. No, ciekawe, czy jakaś część tej dynamiki się utrzyma, no bo tak naprawdę Intercard cały czas nadrabiał. Te miesiące początkowe drugiego kwartału były bardzo złe, no ze względu oczywiście na wszystkie oboszczenia i cały czas Intercars coraz mocniej nadrabiał. Ciekawe, czy zostanie zatrzymana ta skala, jeżeli chodzi o wzrost przychodów. No Jeżeli nie, no to kolejne kwartały mogą być mocno udane, jeżeli chodzi o, o spółkę Intercars. Spółka Intercars jest obecnie na poziomie 260 złotych. Jeszcze do niedawna, jak mówiłem, oni byli po około 200 zł, później 220, a teraz są po około 260 zł. No i przez ostatnie, przez ostatnie parę dni, przez ostatnie sesje, są w takim coraz mocniejszym trendzie wzrostowym. Ale tak samo jak cała polska giełda, trzeba powiedzieć, że te ostatnie dni były bardzo udane dla Interkarsu też. No, aczkolwiek kolejna. Informacja pozytywna, jeżeli chodzi o Intercars, więc też dzisiaj mocne wzrosty tej spółki. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że tutaj, mimo tego, że są te wzrosty, jeżeli chodzi o, o tą spółkę, to nie powiedziałbym, że to jest jakaś spółka, która jest mocno przewartościowana. No bo mówimy tu nawet wskaźnikowo, jeżeli sobie tak zobaczymy, to cena do zysku na poziomie 13 czy wskaźnik rozwoju na poziomie prawie 12 nie jest złe, a jeżeli zobaczymy na te finanse no to przez ostatnie lata widać ewidentnie wzrost przychodów, taki może nudny, może powolny, ale jednak sukcesywny wzrost przychodów cały czas. No, jeżeli chodzi o zysk, tu było pewne zatrzymanie, bo w 2016 było 230 milionów i cały czas się bujaliśmy w tych okolicach. No, a jeżeli chodzi o te trzy kwartały 2020 roku, które już znamy, jeżeli chodzi o, o zyski, no to widzimy, że ten pierwszy kwartał bardzo słaby ze względu na pandemię. Dwa razy słabszy od pierwszego kwartału 2019, ale drugi kwartał no, prawie dwa razy lepszy niż, niż kwartał w tym, ten sam w 2019 roku. I trzeci kwartał o około 20 milionów lepszy, czyli też widzimy, że bardzo dobrze sobie poradzili. I to jest też spółka, która pokazała, że może sobie poradzić między innymi tnąc koszty, bo oni podkreślają to, że poradzili sobie z tym dzięki właśnie. Temu, że tną koszty. Jeżeli zobaczymy sobie raport za trzeci kwartał 2020 roku, czyli ten najświeższy, jaki, jaki obecnie mamy, no to widzimy, że sami oni tam piszą. Jeżeli chodzi o ten wzrost zysków, to jest głównie zasługa tego, że oni mocno obcięli, obcięli koszty. Jeżeli zobaczymy sobie, jak tutaj wyglądają te te koszty, jeżeli chodzi o intercars, no to możemy zobaczyć, że na przykład koszty finansowe spadły o 30% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Jeżeli chodzi o inne różnego rodzaju koszty, no to oprócz od, oczywiście tego, że, że jednak te przychody się zwiększyły, ale przychody zwiększyły się o naprawdę bardzo, bardzo mało, no to inne koszty też zostały. Lekko ucięte, dzięki temu właśnie ten zysk jest lepszy i te marże są dzięki temu, dzięki temu lepsze, jeżeli chodzi o, o samą grupę, grupę Intercars. I ten lepszy zysk jest właśnie dzięki temu, że te koszty zostały, zostały ukrócone w pewnym sensie. Możemy tutaj przeczytać, że głównym czynnikiem wpływającym na poziom wyniku grupy w pierwszych trzech kwartałach 2:20. Były decyzje podjęte, podjęte przez zarząd polegające na ograniczeniu kosztów operacyjnych poprzez wstrzymanie realizacji projektów, ograniczenie działalności marketingowej, redukcji etatów, czasu pracy, co za tym idzie wynagrodzeń pracowników. W efekcie tych decyzji rentowność grupy poprawiła się. No i rzeczywiście ta rentowność jest dużo, dużo lepsza. Wbrew pozorom, no, kryzys, który oczywiście nie jest niczym pozytywnym, może mieć też lekkie. Pozytywne skutki, w takim sensie, że wiele firm zrobiło właśnie redukcję kosztów i wywaliło te koszty, które, które rzeczywiście nie musiały być generowane. Oczywiście, no, minusem tu jest to, że zmniejszyli zatrudnienie, minusem jest to, że wstrzymali realizację projektów, no ale dzięki temu, między innymi, te koszty udało się obniżyć. Grupa Intercars, trzeba sobie. Jasno zauważyć, że rozwija się też na różnego rodzaju rynkach zagranicznych. Polska to oczywiście nie jest ich jedyny rynek, i w wielu tych rynkach jest wzrost, jeśli chodzi o sprzedaż. Zresztą tu też jest to napisane: Grecja wzrost o 147%, Bośnia 51%, Mołdawia 31%, Ukraina 29%, Niemcy 41%. Są też spadki, no ale też są, też są wzrosty. Tak w Polsce jest na przykład spadek o 6%. Warto zauważyć, że jednak grupa Intercars, mimo tego, dobrze sobie poradziła z tą, z tą pandemią i jak na razie dobrze sobie radzi. Zobaczymy, czy wyhamują, jeżeli chodzi o ten wzrost przychodów w 2021 roku. Jeżeli nie, no to spółka zapowiada się, zapowiada się dosyć ciekawie. Inną spółką, o której chciałem powiedzieć, jest spółka ASEKO Polska. Aseko Poland i Comark, czyli dwie spółki złożyły oferty na rozwój systemu informatycznego ZUS. Oczywiście Aseko Polska też ma różnego rodzaju kontrakty publiczne. I tutaj jest kolejne, kolejna oferta na, na system informatyczny ZUS. Zobaczymy jak to, jak to dalej będzie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o tę, tą ofertę. No aczkolwiek na samym Aseko można się skupić, że jest to spółka dosyć specyficzna, dlatego że jeżeli chodzi o ostatnie lata, no to ona w, od 2018 roku naprawdę dała fajnie zarobić, czyli w tym długim terminie dała bardzo fajnie zarobić na poziomie 38, 39 złotych, oni byli, teraz są na poziomie 68 złotych. Jeżeli chodzi o samą dywidendę, to tutaj też można powiedzieć, że spółka wieloletnio dywidendowa, bo od 2005 roku ta dywidenda jest bez przerwy, to jest też trzeba sobie jasno powiedzieć, pozytywny czynnik, zwłaszcza na przykład, jeżeli ktoś ma portfel IKE, no to też spółka, która może być brana pod uwagę właśnie ze względu na tą, tą dywidendę. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że oni mocno poszli do góry. Ale jeżeli chodzi o wskaźniki to nie jest tutaj jakoś tak bardzo źle, no bo cena do zysku jest na poziomie 16, może dosyć wysoka, ten wskaźnik rozwoju na poziomie 6 nie jest zbyt wysoki, ale nie powiedziałbym, że to jest spółka jakoś mocno przewartościowana. Te wskaźniki nie są tragiczne. Wskaźniki są powiedziałbym, powiedziałbym średnie. Oczywiście, no w 2018 lepiej było kupić spółkę niż teraz. Ale trzeba sobie też zobaczyć, jak to finanse się przedstawiają. No i trzeba zauważyć, że Tutaj też jest taki spokojny, zrównoważony wzrost. Może też można powiedzieć o spółce, że jest taka nudna pod względem finansów, ale to też jest strategia. Jeżeli 7 lat temu czy 8 lat temu te przychody były na poziomie 5, 6 miliardów, a teraz są 10-11, no to jest ogromny wzrost. Oczywiście rok do roku to jest wzrost o kilkaset milionów, także nie są jakieś potężne wzrosty, ale w tym też jest strategia. Jeżeli chodzi o zysk. W końcu coś tutaj się ruszyło, no bo praktycznie do 2018 roku cały czas to było takie wahania się wo, wo, wobec 500 milionów, 600 milionów mniej więcej. 2019 przebiło te 700 milionów, i w 2020 w tych pierwszych trzech kwartałach to się zapowiada jeszcze lepiej niż w tym 2019, dlatego że o ile pierwszy kwartał był o około 15-20 milionów większy niż, pod względem zysku niż 2019, no to już widzimy, że drugi kwartał ponad 30 milionów. Trzeci kwartał też około 20-30 milionów wyższy niż 2019. Czyli widzimy, że te wyniki finansowe są coraz lepsze. W końcu jest jakiś postęp, jeżeli chodzi o zysk netto. Zobaczymy, jak to się przełoży na, na dywidendę. No, pamiętajmy o tym, że. Jeżeli chodzi o politykę dywidendową ASECO, no to oni bardzo duży ten procent zysku przeznaczali na dywidendę. No bo procent skonsolidowanego zysku netto, jeżeli chodzi o dywidendę, widzimy, że na początku był na poziomie 20, 30, 40, 50, ale cały czas rósł i był nawet na poziomie 80%. Ostatnio na poziomie prawie 80%, bo 77, wcześniej 76, czyli bardzo dużą część oni przeznaczają na dywidendę. Ważną informacją jest to, że. Planują jakieś różnego rodzaju akwizycje, aczkolwiek tu akwizycje są już, były już, już wielokrotnie, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o ASECO. Oprócz tego są też nowe przetargi, no bo ASECO też rozwija się w Niemczech, zawiązali tam spółkę, no i chcą wejść w segment bankowy. Jeszcze parę tygodni temu mówiono, że to będzie kwestia jeszcze kilku kwartałów, zanim coś tam się będzie klarować. A tutaj już mowa o tym, że w drugim kwartale 2021 roku, czyli no do, końca, do końca tej pierwszej połowy 2021, będzie już coś wiadomo, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o ten przetarg z bankowością niemiecką. No to może być jakaś duża sprawa. Jeszcze nie znamy dokładnie szczegółów. Oczywiście. Mówimy tu o różnych rodzajach automatyzacji banków. No, tym się m.in. innymi ASECO, ASECO zajmuje. Ta automatyzacja taka technologiczna, o której też za chwilę powiem. Jeżeli chodzi o, o ten kontrakt, konkretów jeszcze nie znamy, no i to jest na pewno duży minus. Jeszcze nie wiemy, jaka to jest skala działalności, ale na pewno możemy tutaj widzieć, że. Wierzymy, że coś może z tego być. Takich rozmów mamy kilka na różnych stadiach zaawansowanych, w tym jeden, o którym wspomniałem, najbardziej zaawansowany, ale nawet w tym ostatnim przypadku myślę, że rozstrzygnięcia nie będą wcześniej niż w drugim kwartale przyszłego roku. Czyli mówimy tutaj, że już zaczynamy mieć jakieś konkrety w drugim kwartale 2021, czyli jeszcze trochę do tego będzie trzeba poczekać, ale to nie będzie koniec. Znaczy, ten jeden kontrakt to, to nie jest wszystko, tylko oni prowadzą kilka rozmów, i to jest też można powiedzieć, sytuacja dosyć obiecująca. Oprócz tego to, co mówiłem, są zainteresowani akwizycjami na, na rynku krajowym, czyli chcą przejmować różne spółki. No skoro jak widzieliśmy, ASECO ma pieniądze, no bo jednak te pieniądze zarabia i większość przeznacza na dywidendę, ale część oczywiście u nich zostaje, no to taka akwizycja tak naprawdę jest, jest jak najbardziej wskazana. Z pieniędzmi coś trzeba robić, ważne, żeby one pracowały. To też dla mnie nie jest optymalna sytuacja, kiedy spółka bardzo dużo zarabia i ma bardzo duży, coraz większy ten kapitał zapasowy. Oczywiście, kapitał zapasowy musi być, ale też myślę, że jednak pieniądz pracujący jest tutaj najbardziej istotny, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o takie spółki. No i w 2020 tutaj akwizycji żadnych, żadnych nie było, ale prowadzą kilka rozmów. Są jeszcze wstępne rozmowy, ale cieszymy się, bo jest zainteresowany. Nawet w Polsce znaleźliśmy kilka ciekawych spółek, które pasują do nas. Nie ukrywam, że chcielibyśmy te akwizycje zrealizować, także są prowadzone rozmowy, są możliwe akwizycje, czyli coraz większe pole, jeżeli chodzi o, o klientów ASECO, no bo przejęcie firmy to jest też przejęcie jej klientów, więc to jest pozytywna informacja. ASECO też rozwija się w bankowości, jeżeli chodzi o Polskę, bankowość, banki spółdzielcze tutaj. Mówimy o, o nowym bocie, który został stworzony właśnie przez ASECO i który jest testowany w banku spółdzielczym w Lubaczowie oraz w banku spółdzielczym w Płońsku. No a jak wiemy, tych banków spółdzielczych jest dosyć dużo, więc też można powiedzieć, że że są nadzieje. To jest podobno bot, który jest bardzo taki kompleksowy. To jest napisane, że, że jest to pierwsze tak kompleksowe rozwiązanie wytworzone w Polsce. Narzędzie w pełni dojrzałe, gotowe do uruchomienia oraz obsługi procesów bankowych. Także myślę, że każda automatyzacja jest dobra. No, i jeżeli to się rzeczywiście sprawdzi, no to grono klientów ASECO może się jeszcze, jeszcze powiększyć. No, kolejną informacją, którą też już wiemy, ale w miarę nową, no bo w, na koniec listopada o podpisie w grupie KRUK, czyli, czyli też kolejny kontrakt z, z grupą KRUK, która też ułatwia jej logistykę, ułatwia jej te wszystkie, wszystkie działania. A wiemy, że spółki chcą się jak najmocniej automatyzować, więc. Teraz firmy typu ASECO, które pomagają w tej automatyzacji mogą być, moim zdaniem, moim zdaniem, coraz bardziej, coraz bardziej na topie. Oprócz tego mamy też no wciąż taką jedną dużą niewiadomą odnośnie cyfrowego Polsatu. Była mowa w listopadzie, że ASECO spodziewa się w przyszłym roku znacznych, znaczących przychodów ze współpracy z cyfrowym Polsatem który od końcówki ubiegłego roku jest największym akcjonariuszem informatycznej grupy. Ale jak na razie, jak na razie nic tutaj więcej nie wiemy, konkretów żadnych, żadnych nie ma, więc trzeba na razie na to cierpliwie czekać. Zobaczymy jak to będzie w przyszłości, aczkolwiek myślę, że Aseco jest spółką, która wciąż może, może dawać zarobić ze względu po pierwsze na tą dywidendę no po drugie, na to, że oni cały czas się rozwijają i poprzez rozwój organiczny i poprzez inwestycje, czyli, czyli akwizycje różnego rodzaju przejęcia. Wskaźnikowo nie wygląda to jakoś bardzo źle, a widzimy, że cały czas ten rozwój jest i w końcu ruszyły. Zyski, bo przychody cały czas się zwiększały, ale zyski zatem nie szły i w końcu te zyski zaczęły iść za, za przychodami, i to jest na pewno bardzo istotna i bardzo pozytywna informacja w stosunku do ASECO. Oczywiście duży wzrost na przestrzeni ostatnich, ostatnich lat, ale jeżeli sobie zobaczymy. Na przestrzeni na przykład tylko ostatniego roku, no to widzimy, że jeszcze przed pandemią byli po około 63 zł, teraz są po 67,50, czyli wcale dużego wzrostu nie zrobili w stosunku 12 miesięcy, a ten wzrost przychodów czy zysków jakiś tam jest, więc też tutaj warto, żeby to, żeby to jednak zauważyć. Jeszcze jedną spółkę, o której chciałem powiedzieć. Jest spółka Torpol, też spółka, o której mówiłem, spółka, która może ostatnio rzeczywiście dosyć mocno urosła, ale wciąż myślę, że, że tutaj warto jest o niej mówić. Nie wypuściła, co prawda, ostatnio jakichś istotnych komunikatów, ale też czym się Torpol zajmuje? Cały czas mówimy o tym, że to jest infrastruktura kolejowa, ale nie tylko oni coraz mocniej dywersyfikują swój portfel, jeżeli chodzi o różnego rodzaju projekty. To są też coraz mocniej jakieś projekty drogowe i tak dalej, a trzeba przyznać, że no zwiększa się ta pula pieniędzy na, na inwestycje, czy to drogowe, czy to kolejowe, bo na 2021 rok planowane ponad 51 miliardów złotych na transport i jest dosyć zrównoważone między, między drogowym transportem a kolejowym, no bo infrastruktura drogowa to jest 20,4 miliarda złotych, a jeżeli chodzi o transport kolejowy, to jest 21,1 miliarda złotych, w tym infrastruktura kolejowa 19,1 miliarda złotych. To są też kolejne nowe pieniądze na kolej, skończył się, pamiętajmy, ten program kolei 2.14, 2.20, rozpoczyna się nowy 2.21, 2.27, więc tu są już kolejne grube miliardy przeznaczone na te inwestycje i też Torpol może być jednym z beneficjentów, a skoro rozwija się nie tylko na infrastrukturze, tylko też, infrastrukturze kolejowej, tylko też na, na takiej zwykłej, no to tym bardziej może, może być taka spółka takim beneficjentem. Te wyniki za... Trzeci kwartał, które, które były, moim zdaniem, były dobre, z tym, że przyczepiałem się tam do jednej rzeczy: że ten portfel zamówień spadł do 1,4 miliarda w stosunku do ponad 2,5 miliarda jeszcze chyba rok temu, ale Torpol zaraz potem ogłosił, że, że obecny portfel grupy teraz wynosi około 2 miliardy złotych i w najbliższym czasie chcą uzupełnić portfel do 2,5-3 miliarda złotych. Netto, no i też mówią właśnie o, o tej perspektywie 2021-2027. Także, też następne lata mogą być dobre, jeżeli chodzi o, o wyniki, wyniki Torpolu: o to, jaki będzie ich ten portfel zamówień, ile będą mieli inwestycji. A jak mówiłem, Torpol to już nie tylko inwestycje infrastruktury kolejowej, ale też różnego rodzaju inne. Trzeci etap modernizacji sortowni grubej Koksu. I tutaj właśnie wykonawcy Torpol i Wałbrzyski Zakład Koksowniczy Wiktoria podpisały umowę, więc też inwestycja, która no, z kolei nie mnie jest jakoś mocno związana. Projekt o wartości 44,27 miliona złotych netto, no, czyli duży projekt, trzeba to jasno powiedzieć. Termin zakończenia prac koniec, marzec, koniec marca 2023. No, czyli tu już też widzimy, że ten portfel zamówień się zwiększa, no, bo, bo to jest informacja z końca tego roku. Też przystępują do, do kontraktu, której, o którym już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, czyli rozbudowa DK61, drogi krajowej numer 61 między Legionowej a Zegrzem, i też warta 200 milionów złotych inwestycji. oczywiście Torpol tam jest, tam jest partnerem, to głównie budowa dróg i mostów Mińsk-Mazowiecki, no ale też Torpol w coś, takiego, w coś takiego idzie, więc to nie jest tylko, tylko kolej. No i też ważna informacja, o której no, mówiłem, ale myślę, że warto, żeby ona wybrzmiała. Torpol też zwiększa rentowność swojego portfela. Jeszcze do niedawna to było, no 2-3 lata temu to było poniżej 5%, później weszli na te 5%, teraz już to już 6%, jeżeli chodzi o rentowność portfela. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę inne spółki, które są w tym segmencie infrastruktury, to jest duży, duża rentowność na poziomie 6%, naprawdę. Naprawdę duża rentowność, jeżeli to dotrzymają, to ja będę w pełni zadowolony, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, spółkę Torpol. No i jak mówiłem, oni chcą zwiększyć ten portfel zamówień do 2,5-3 miliarda złotych. Też nie dostało im się, jeżeli chodzi o pandemię. Tak naprawdę pandemia nie wpłynęła na, na ich wyniki finansowe. I mówią też, że wyniki 2.21 nie powinny być gorsze niż 2.20. Oczywiście trzeba myśleć o pandemii. No, wiadomo, że, że muszą, muszą cały czas o tym, o tym myśleć. Perspektywa 2.21, 2.27 to jest jeden z plusów. Rosnący portfel zamówień, no bo chcą mieć coraz większy i mają już coraz większy, jak mówią o tym nowym kontrakcie, to jest kolejny plus. Ten, ta rentowność portfela na poziomie 5,5-6% to też jest kolejny kolejny plus, oprócz tego Torpol chce pozostać spółką dywidendową ostatnio to było 0,9 zł dywidendy na akcję no więc w porównaniu jakoś do, do obecnego obecnej ceny akcji to nie jest jakoś tak aż strasznie dużo ale myślę, że to jest naprawdę godziwa godziwa dywidenda no bo jeżeli sobie zobaczymy 13,50 90 groszy, no to jest te kilka, kilka procent Zresztą dywidenda tutaj była wypłacana wcześniej, też w 2018, dużo niższa, ale była. No i chcą pozostać tą spółką dywidendową. Widać, że oni mają przerwy, ale, ale też wcześniej wypłacali dywidendę, więc można śmiało powiedzieć, że spółka no, dywidendowa, która chce pozostać spółką dywidendową. Oprócz tego te wyniki finansowe tak naprawdę jakieś złe nie są, no bo były tu złe te wyniki za 2017 związane z, ze spółką Torpol-Norcz która miała podbijać rynek norweski, okazało się jednak, że, no, że tego rynku nie będzie mogła podbijać, więc stwierdzono, że usuwają tą spółkę i tam były bardzo duże odpisy, jeżeli chodzi o właśnie o Torpol Norcz, no ale widać, że po pierwsze przychody wróciły do bardzo fajnych poziomów, bo w 2015 to było powyżej miliarda i one już wróciły, 2018, 2019 i ostatnie cztery kwartały też to jest powyżej miliarda, Zyski też już wracają, bo to było 19 milionów w 2018 roku. W 2019 to już było około 30 milionów i to były naprawdę zadowalające zyski. A jak to się przedstawia w tych pierwszych trzech kwartałach 2020 roku? No, w porównaniu do 2019 zysk za pierwszy kwartał dwa razy wyższy niż w 2019, za drugi kwartał porównywalny i za trzeci kwartał porównywalny. Więc jeżeli ten czwarty kwartał też będzie porównywalny, no to mówimy o. O jeszcze wyższym zysku rok do roku niż w 2019, czyli o przebiciu 30 milionów. I o tym jestem no, przekonany, że ten, te 30 milionów zostaną przebite, jeżeli chodzi o zysk netto. Jeżeli oczywiście tam się nic złego nie wydarzy, no ale myślę, że spółka, która poszła ostatnio do góry, to trzeba i sobie jasno powiedzieć. No bo przed pandemią oni byli po 8-9 zł, mniej więcej w tych okolicach byli. Teraz są po 13,50, gdzie byli już po około 14,50. Ale myślę, że wciąż tutaj spółka nieraz może zaskoczyć jakimś fajnym kontraktem, dobrą rentownością portfela, no i dużą ilością tych kontraktów, bo mówiłem, zwiększona ilość pieniędzy na kolej. No i jeszcze oprócz kolei oni też się rozwijają, więc też myślę, że tak fundamentalnie można tutaj analizować spółkę. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co ty sądzisz o tych. O tych spółkach, co sądzisz między innymi o Aseco? Czy rzeczywiście to jest taka na przykład dobra spółka do portfela dywidendowego, czy jednak uważasz, że, że może tutaj, jeżeli chodzi o ASECO, już te wzrosty były, tak samo jak przy Torpolu, tu już te wzrosty były i już większych nie będzie, czy jednak wciąż są możliwości do rozwoju? Dzięki bardzo i życzę samych zysków. Cześć. Trzymaj się.